Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić państwu stanowisko tego klubu. Otóż Mikołaj Kopernik jest postacią bliską i znaną każdemu Polakowi już od dzieciństwa. Jesteśmy dumni, że Kościół katolicki, którego był duchownym, oraz nasza ojczyzna dały mu szerokie możliwości rozwoju różnorakich talentów i zainteresowań oraz możliwości przeprowadzania badań naukowych, które doprowadziły do fundamentalnych odkryć i dynamicznego rozwoju astronomii, fizyki oraz kosmologii od wieku XVI po współczesność. Mikołaj Kopernik był kartografem, prawnikiem, ekonomistą, cenionym lekarzem, autorem tłumaczeń z greki na łacinę. Najważniejszym jednak jego osiągnięciem jest to, że wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Jego dzieło o obrotach sfer niebieskich, które zostało opublikowane w 1543 roku, burzyło dotychczasowe poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący wówczas pogląd wyjaśniający budowę świata. Mimo że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie i jednym z pierwszych protestujących przeciwko tej teorii to był Marcin Luther, to wpłynęło to na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we wszechświecie. Polska docenia wielki dorobek, jaki Kopernik zostawił po sobie, ale docenia też i świat. W dowód uznania dokonań astronomicznych Kopernika jego nazwiskiem nazwano m.in. krater na Księżycu, planetoidę, krater na Marsie w 1973 roku oraz 112 pierwiastek chemiczny w tablicy Mendelejewa w 2009 roku. Trzeba przyznać, że też Kopernikowi nie była obca działalność społeczna. Był też posłem i jako poseł reprezentował wielokrotnie kościelne księstwo warmińskie. Awansował też w hierarchii kościelnej. Był kanonikiem, sekretarzem biskupa warmińskiego i pełnił wiele innych funkcji. Szanowni Państwo, Mikołaj Kopernik to postać absolutnie niezwykła, fenomenalna i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera tą uchwałę. Myślę, że to jest też jeden z tych osób, która daje nam przykład na to, że mała wiedza oddala od Boga, ale duża wiedza do Niego zbliża. Dziękuję.